Moja przygoda z Tai Chi zaczęła się 20 lat temu. Szukałem jakiejś formy rekreacji, która by była zdrowa, interesująca i zapewniała odpowiednią ilość ruchu. Pamiętam, że wielokrotnie widziałem w telewizji starszych Chińczyków, którzy spotykali się świtem w parkach, ćwiczyli Tai Chi, powtarzali takie same powolne, łagodne ruchy. Stwierdziłem, że może warto próbować poćwiczyć Tai Chi samodzielnie. Zacząłem wówczas pytać kolegów, czy ktoś zna jakieś miejsce w Krakowie, gdzie można nauczyć się Tai Chi. I kolega polecił mi świetnego instruktora. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu i zacząłem na nie uczęszczać. Byłem początkowo bardzo zdziwiony, że Tai Chi to również sztuka walki. Pamiętam, że pierwsze zajęcia przez godzinę próbowałem się nauczyć jednego prostego ruchu. Szło to dosyć opornie, ale nie wciągnęło. I od tego momentu w zasadzie nieprzerwanie ćwiczę 20 lat. Uczę się kolejnych form, no a te, które już umiem, staram się doskonalić, bo z nauką Tai Chi jest trochę tak, jak z nauką pisania. Na początku, jak uczymy się pisać w języku chińskim, to uczymy się prostych linii, potem do tego dochodzą jakieś zakrzywienia, ogonki, potem doskonalimy ten styl w zasadzie przez lata. I podobnie jest z Tai Chi. Początkowo trzeba się nauczyć sekwencji ruchów, potem trzeba je wykonywać precyzyjnie i prawidłowo. Do tego dochodzi odpowiednie rozluźnienie. To jest główna cecha Tai Chi, że człowiek powinien być cały czas rozluźniony. Dzięki temu to jest takie relaksujące i dobre dla współczesnego człowieka, ponieważ na co dzień jesteśmy zwykle cały czas w pośpiechu, jesteśmy spięci, a Tai Chi pozwala na rozluźnienie mięśni, skupienie się na tej formie, a nie na problemach codziennych. Dlatego niektórzy mówią, że Tai Chi to jest medytacja w ruchu. Gdy ćwiczę Tai Chi, zaczynam zawsze od rozgrzewki. Następnie mamy ćwiczenie, w którym ćwiczy się postawę i rozluźnia się swoje ciało. To jest tak zwana medytacja stojąca. Początkujący ćwiczą w tej pozycji około 20 minut, no a można tak stać bardzo długo. Następnie wykonuję takie ćwiczenia Chan Si Kungi, ćwiczenie rozwijania jedwabnego kokonu, gdzie wykonuje się pojedyncze ruchy, a potem ćwiczę zazwyczaj Lao Zhi Ilu. Staram się ją wykonać 2 razy i później formy z bronią. Zaczynam zazwyczaj od formy z halabardą. Jest to ciekawa forma, ponieważ halabarda jest dosyć ciężka i ma niezrównoważony ciężar, ponieważ tam, gdzie jest ostrze, jest ona znacznie cięższa. Trzeba nauczyć się nią dobrze posługiwać, tak żeby nie przeważała. Pamiętam, jak kupiłem tą swoją halabardę, no to dosyć długo nie byłem przekonany, czy powinienem z nią ćwiczyć, bo bałem się, jak na to zareaguje mój kręgosłup. Byłem bardzo zaskoczony, jak okazało się, że po kilku dniach ćwiczeń zamiast pogorszenia zaobserwowałem bardzo dużą poprawę, bo w formie z halabardą jest taki dosyć szeroki wymach, gdzie ta halabarda musi daleko od ciała się poruszać. Przy jednym z takich wymachów właśnie poczułem, jak kręgi zaczynały tak się nieco przemieszczać i wcześniej miałem ten kręgosłup dosyć mocno zablokowany, a tu po kolei te kręgi wszystkie się odblokowały i dzięki temu mogłem się jeszcze lepiej rozluźnić. Po formie z halabardą ćwiczę zazwyczaj formę z włócznią. Ona jest bardzo szybka. Jak mierzyłem tętno, to przy wykonaniu tej formy ono dochodzi do 180, nawet do 190 uderzeń na minutę. Więc po dwukrotnym wykonaniu tej formy czuję się, jakbym przebiegł szybko spory dystans. Ale ona jest właśnie dzięki temu, że jest szybka, bardzo ciekawa, bo duże wrażenie robi na mnie na przykład sam szum tej włóczni. Są też ciekawe właśnie takie wrażenia słuchowe. No i trzecią formę z bronią, którą staram się zawsze wykonać, to jest forma z 2 szablami.
ze względu na to, że tam są dwie bronie, ona jest dosyć skomplikowana, bo trzeba uważać, żeby te szable o siebie nie zawadzały, a na początku nie jest to wcale takie proste. Ona jest szybsza od formy z halabardą, ale wolniejsza od formy z włócznią, natomiast właśnie przez to, że trzeba kontrolować dwie bronie, to jest też bardzo wciągające.